Laudetur, proszę Państwa, oto jesteśmy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, czas na jakieś podsumowanie. Więc z punktu widzenia Polski to zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, które jednak no nie do końca jest zwycięstwem, bo tak silna pozycja Konfederacji mogłaby oznaczać, że w przypadku wyborów do parlamentu mielibyśmy większość pisowców z Konfederacją. Co prawda, tu nieco inaczej w okręgach liczy się głosy, inny byłby też poziom mobilizacji. Tu w eurowyborach zmobilizowały się przede wszystkim te najtwardsze elektoraty, więc być może nie było takiego problemu. Tym niemniej jednak następuje rzeczywiście kanibalizacja trzeciej drogi i lewicy. Nie dziwi to. Trzecia droga tak totalnie nie ma nic do powiedzenia. Jest to, jeżeli chodzi o Hołownię, o jego Polskę 2050, tak bezprogramowa, amorficzne, nie wiadomo co, że można to nazwać tylko kukizem bis, niczym więcej, gdzie wielkie ego Hołowni miało zabłysnąć jaskrawo, jak widać sklęsł jak przebity balonik równie jaskrawo i raczej nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o lewicę, no też nie ma co mówić, no tragedia, dramat. Banda cyników, banda jakichś sybarytów, no już ten Biedroń ze Szmiszkiem, no kurwa rodzina na swoim, przecież ludzie no litości. I dziwić się potem, że nawet wśród młodych kobiet wygrywa o ten 1% czy coś takiego Konfederacja. No na coś takiego nie da się głosować, bądźmy szczerzy. Tu już nie chodzi o ich program, nie chodzi o Żukowską i gadane przez głupoty, nie. Pamiętacie jak obiecywał, że nie będzie, że zrezygnuje z mandatu wtedy, kiedy bodajże był prezydentem Słupska. Masakra. Mnie też cieszy to, że jednak Koalicja Obywatelska jest symbolicznie do przodu. Ale jak mówię, prognostyk to jest marny. Natomiast dwa wielkie bonusy, dwie wielkie osobiste radości. Proszę Państwa, Kurski i Rysio Czarnecki. Niech będzie już Wąsik, Obajtek, trudno. Ale to, że nie dostał się Jacek Kurski i Rysio Czarnecki, mało co cieszy jak to, to rzeczywiście jest duża radość. W Europie. Już tu piszą o strasznym, strasznym zwycięstwie skrajnej prawicy, prawicy sił. Przypominam, na razie w Europarlamencie stabilną większość będzie miała EPL, Europejska Partia Ludowa i w ogóle, o ile pamiętam, europosłowie Platformy będą chyba drugą grupą co do liczebności EPL-u, więc pozycja Polski tak realnie wzrośnie w Unii. To akurat cieszy. I EPL, czyli taka umiarkowana chadecja, centrowi liberałowie, tak to możemy widzieć, razem z grupą liberałów, jakichś socjalistów i tak mają stabilną większość, w 702, bo to mają chyba ponad 400 na 720 eurodeputowanych. I teraz tak, bardzo wzmocniła się rzeczywiście frakcja eurodeputowanych z francuskiego Frontu Narodowego, z niemieckiej AfD. Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o to wycie straszliwe Marine Le Pen i Front Narodowy. Tylko jeśli ktoś troszkę obserwuje, ja o tym mówiłem tu wiele razy, sytuację Le Pen przesuwa się do centrum. Tam się dzieje dokładnie to samo, co z Giorgią Meloni i braćmi Włochami. Przecież Meloni jest teraz tak naprawdę wzorcową europejską liderką, popierającą Ukrainę w sposób jasny, zajmującą stanowisko wobec Rosji jako zgodne z tym, co robi cały kolektywny Zachód. I absolutnie, przypominam wam wizyty na Sycylii, wizyty na Lampedusie pani Meloni z kim? Z Ursulą von der Leyen, kiedy wyraźnie mówią, że Unia jako całość może znaleźć rozwiązanie problemu imigracyjnego i będzie go szukać. Więc w tym momencie ja widzę to tak, Le Pen, gdyby nawet wygrała francuskie wybory parlamentarne, będzie się zdecydowanie przesuwać w kierunku mainstreamu. A to, że ten mainstream stanie się zdecydowanie brutalniejszy, jeżeli chodzi o kontrolę imigracji, ale ja jestem jak najbardziej za tym. Ponadto powiem wam, wbrew tym różnym łupkom, którzy tu piszą, jak to zmieniliśmy, my w stworzeniu zmieniliśmy, no proszę mnie posłuchać sprzed roku i sprzed pół roku. Ja mówię o imigracji i o uśmiechniętych pushbackach. Dokładnie to samo, co mówię, bo ja tak generalnie jestem legalistą. Drażnią mnie te grupy naruszające granice, łamiące brutalnie prawo. Tak, ponieważ jestem legalistą, drażniło mnie to zawsze. Europejska lewica jakoś sobie zasłużyła na to manto, bo tak, zlekceważyła problem imigracji, w zasadzie nie wyciągnęła przez dłuższy czas nauki. Tak, błędem, o którego akurat nie mam wielkich pretensji pani Merkel, było to wir schaffen es, damy radę, no i to w jakiś sposób zaproszenie tych uchodźców. Tak, to był poważny błąd, tylko słuchajcie, kto nie popełnia błędów? Trudno mi się jakoś strasznie znęcać nad Merkel za to, bo na Niemczech spoczywa jednak szczególna odpowiedzialność w stosunku do obcokrajowców, w stosunku do imigrantów, po prostu po II wojnie światowej, po mordowaniu innych. Tak, oni to mieli we krwi, jakąś odpowiedzialność, jakiś obowiązek innego zachowania. Tak, nie przewidzieli, co się stanie. Szwedzi też nie przewidzieli, przyjmując bardzo dużo migrantów z Syrii. Działanie, które wywoła pewne negatywne, nawet bardzo skutki, jeżeli jest podjęte w dobrej, dokonane w dobrej wierze, czym innym, jeżeli jest dokonane w złej wierze. I Szwedzi, i Merkel działali w dobrej wierze wtedy. Nie przewidzieli złych skutków. Tak, to wszystko prawda.
teraz w związku z tym lewica dostała potężne manto w Europie Zachodniej. Szczerze mówiąc, nie widzę w tym wielkiego problemu. Nie widzę w tym wielkiego problemu, bo jeżeli miałbym wybór między Marine Le Pen a Mélenchonem, to jest przywódca bardzo silnej lewicy francuskiej, takiej lewicy, która mówi jasno o wyjściu z NATO, pokoju z Rosją. Nie wiem, czy wyjściu z Unii Europejskiej, natomiast na pewno jakiejś wszechwładzy związków zawodowych, jakiejś formie rozbuchanego socjalu. Taka mocno komunizująca lewica, na pewno wroga NATO i Amerykanom. Na pewno mniej się boi Marine Le Pen, powiem tak, niż Mélenchona. Mimo, że i tak debile, którzy tego sobie będą mnie nazywać lewakiem. Więc taki lewak, który woli Marine Le Pen od Mélenchona, czy wolę Giorgia Meloni, bo jej stanowisko już znam, na pewno wolę od Mélenchona i na pewno mniej się boję. A teraz w stosunku do wszystkich zachwyconych AfD, ale żeby być zachwyconym parciem do przodu AfD w Polsce, no to już w zasadzie trzeba mieć niepokój w główkach. Ja czytam teksty debili, już cweli takich ostatnich w różnych interiach, że o, przyjdzie AfD, pogoni lewactwo i tak dalej. AfD to by Polaczków chętnie pogoniło, ty wam powiem, z ziem, aż by się kurzyło. Dla mnie sympatia w Polsce, dla partii, która jasno wyraża sympatię i uznanie dla Wehrmachtu, w jakiejś mierze dla SS, dla polityki Niemiec podczas II, no nie, kochani, to jest przeciwko granicy. No ale jest takie amerykańskie przysłowie, głupi jak Polak. Zaczyna mnie chwilami rozumieć, kiedy czytam o sympatii do AfD. Mówię, mogę zrozumieć, że ktoś rozumie Meloni, że Marine Le Pen w obliczu tego, co się dzieje we francuskich miastach, ale do AfD to już nie mogę. No i fajna, sympatyczna gwiazdka na horyzoncie, bo tak się podniecacie prawe umysły, tą wygraną, nie wiem, we Francji, Frontu Narodowego, w Niemczech AfD, w Wielkiej Brytanii teraz za chwilę konserwatyści, ci pieprzeni debile, którzy doprowadzili do Brexitu przez swoją głupotę i kunktatorstwo, dostaną taki łomot, taki pogrom w wyborach, a do władzy wróci wreszcie Labour Party, lejburzyści, pod przewodnictwem, bardzo mi się ten gość podoba, Keira Starmera, tutaj jeden z najważniejszych w tym momencie, największych historyków współczesności, pan Timothy Garton Ash wyraża nawet nadzieję, że być może Wielka Brytania pod rządami lejburzystów zacznie jakiś rodzaj powolnego, rozłożonego na lata, czego? Powrotu do Unii Europejskiej. No, na razie chyba stwierdzili, jak bardzo im się Brexit nie opłacił, pod żadnym względem i jak długo latami jeszcze będą rozwijać się wolniej niż mogliby. Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej wzmocniłby i Unię, i wzmocniłby Brytanię, i wzmocniłby przede wszystkim też militarnie i politycznie wspólnotę. Przypominam wam, że Wielka Brytania jest drugim, jedynym tu mocarstwem jądrowym obok Francji. Jadąc autobusem do studia dziś wymyśliłem nowy termin. Był już Brexit i Remain. Ja proponuję Brethren, powrót Wielkiej Brytanii do Unii. To jest to, co by nam się bardzo przydało i mam nadzieję, że brytyjskie wybory położą kres tej brunatniejącej fali. Ramen.